Co tam jeszcze? A, no oczywiście znów się powtarza, zobaczcie, że zakaz, tak? Czyli no, logiczne jest to, że pod zakazy nie wjeżdżamy. Tutaj prawie. Dobra. Tak, czasami trzeba gonić czas. Kąty drogowe. Wystąpi jutro kąt drogowy. Co to jest kąt drogowy? To jest nic innego jak wartość do skrętu podana w stopniach. Prawda? Jeżeli jedziemy na wprost, to mamy 0 stopni. D90 to będzie dokładnie 90 stopni w prawo, D180 to będzie do tyłu, 270 i 360 równa się 0, tak? Rozumiemy, o co chodzi? Czyli jak mamy skręcić D90, czyli 90 stopni, to będzie po prostu skręt w prawo. Tutaj D300, akurat taki podany jest dość trudny kąt do obliczenia, bo czasami trzeba po prostu kompas ze sobą wziąć. I wtedy D300 to liczymy, 90, 180, 270 i 300 od środka, czyli na wlewo. Wystąpi takie polecenie jutro na radzie. Może nawet kilka, jedno na pewno. D110, no to po prostu trochę bardziej niż w prawo 90, trochę do tyłu. Prawka. Tak, coś takiego. Dobra. Pod wiaduktem, czy tam, no przez tunel nawet też może być, takie oznaczenie, czyli pod spodem przejeżdżamy, tak? To jest przez wiadukt bądź most może być i przez tory. Przy czym te tory wcale nie muszą być uwzględniane. Muszą być zawsze uwzględniane drogi, jezdnie. Może tak, bo drogi to źle powiedziane. Jezdnie. Tory można uwzględnić, żeby wam jeszcze pomóc. Ja tu już żadnych torów nie uwzględniłem, więc nie pomagam. Nawet tramwajowe. Jest nawet tramwajowe, czyli to, że ich nie ma na moim rysunku, to nie oznacza, że ich nie będzie. Bo tory są, się dodaje tylko po to, żeby wam ułatwić. Ale ten rajd jest tak prosty, że nie będę wam łatwo dodatkowo tora. Czyli muszą zawsze się zgadzać jezdnie, a nie muszą się tory zgadzać. Dobra. No i taka jazda z natury. Czyli jazda z natury, czyli to jest coś, czego nie planujecie po mapie. Nie będę mówił o jeździe, nie wiem, czy tam w ogóle jest coś mapowe. Nie ma. Dalej, mapowych manewrów. Mapowe to po prostu jeździmy po mapach, z natury to co napotykamy przed siebie w naturze, czyli w terenie. I teraz zobaczcie, za zakazem skrętu w lewo, skręć w lewo. Bo trochę się wydaje nielogiczne, tylko o co chodzi? Nie możecie skręcić tam, gdzie ten zakaz obowiązuje, tylko jedziecie w lewo w pierwszą możliwą, niezależnie czy to jest zwykła droga, czy to jest droga wewnętrzna, czy nawet jakaś czasami polna droga, której końca nie widzicie, tam się wszędzie wjeżdża. Gdzie się da, gdzie się samochód zmieści, oczywiście nie mówię o chodnikach, gdzie się samochód zmieści, możecie wjeżdżać. Czyli jak będzie droga w las i ja nie widzę końca, to oczywiście, leśny dół to jest twoja droga i tam musisz wjechać. I tam na przykład może być za 30 metrów tablica backup z zawrotką, tak? Kawałek polany, zawróć, tam będzie inny backup z numerkiem. Jak znalazłeś tą drogę, to jesteś do przodu, bo masz tablicę więcej. Ktoś nie ma, czyli punktu 100. Zabranie. Ale jak będzie coraz ciaśniej, to już... Tak, to odpuść. To znaczy, że nawet jak już po 4 km w tym lesie... Jak zobaczę Wisła, to mam... Tak, jak już będzie Wisła, to hamuj. To oznacza, że nawet żaden... To wtedy my, autor trasy, też przeoczył. Zdarza się. Mimo, że weryfikujemy te trasy, to jesteśmy tylko ludźmi, więc jeżeli jutro się w czymś pomyliłem... Sorry. Słuchajcie, macie wyszło. Znajdziemy cię. Macie mój numer. Sorry, tak wyszło do misji. Także, tak, dobra. Czyli za zakazem skrętu w lewo, skręć w lewo. Czyli pierwsze możliwe lewo wykonujemy w tym miejscu. Później na tak zwane TC, czyli skrzyżowanie w kształt litery T, skręcamy w prawo. Czyli jeżeli byłoby tu pełne skrzyżowanie, to byście pojechali prosto, dotąd aż znajdziecie skrzyżowanie tak. Następnie lewo. L. To jest lewo, ale to jest pierwsze możliwe lewo, jakiekolwiek tylko możecie napotkać. Czyli nie obchodzi was kształt wtedy skrzyżowania, tylko wszędzie tam, gdzie da się w ogóle skręcić lewo. Równie dobrze mogą to być parkingi, jakiekolwiek miejsca takie niedrogowe, tak? Czyli parking, jeżeli taki parking jest na przykład, to nie byłaby droga, tylko jakiś parking tak literę, nie wiem, tak zamknięty, no to byście przez ten parking mogli przejechać. To jest po prostu skręcić w lewo i tyle. Czyli wszędzie, gdzie się da wjechać,
to wjeżdżacie, jeżeli nie widać końca. Oczywiście, jeżeli widzicie koniec, ale on się łączy z inną drogą, to też już jest to nie ślepa droga. Wtedy nie mówimy o ślepej drodze, tak? Wtedy da się tam skręcić w lewo. I jakieś inne tam manewry można wykonywać. Takie rzeczy w kwietniu u nas, jak chcecie wpaść. Oczywiście nie straszę, bo też będzie, tak jak mówiłem, rozważamy trasę dla nowicjuszy jeszcze w kwietniu równolegle, która będzie w kwietniu, jeszcze termin nie potwierdzony co do pikniku, piknika. Ale może stracić w kwietniu. Dobra. Manewry na którymś, tak? Bądź manewry wielokrotne. P razy 3 to proponowałbym, jak będziecie jechać i taką kratkę mieć P razy 3, zostawiajcie sobie kreski gdzieś tam. Raz wykonałem prawo, drugi raz wykonałem prawo, trzecie i dopiero skreślajcie kratkę, że jest zrobione. Nie starajcie się zapamiętać, bo się możecie pomylić. Nie? I zrobicie zamiast 3, 2 albo 4. I wtedy będziecie szukać. Wtedy będziecie dzwonić. Jakiś konstans może wyskoczyć? Nie będzie. Nie będzie. Także... żebyście nie nadużywali mojego numeru, to jest tak, wyłączę telefon. Ze swoją drogą. O 15 się włączę, więc powiem, gdzieś pod Radomiem. Wszyscy będą na moim. Także 3 razy w prawo, to jadę tu w prawo nie mogę, tu mogę. I kiełbasa nie obowiązuje. I kiełbasa nie obowiązuje, bo da się wykonać to prawo. Tak? Dało się wykonać to prawo. Drugie prawo zrobiłem tu. Tu nie mogę, bo mam znak. Nakaz jazdy w lewo na większe możliwości i trzecie prawo dopiero tu. I tu dopiero, po przejechaniu takiego odcinka, skreślam kratkę. Jasne? I przechodzę do kratki na lewo drugi. Znaczy drugi, na drugi w lewo. No i jadę dalej. Tutaj nie mogę skręcić w lewo, tak? Ale kiełbasę. Stań bokiem bardziej, to by zasłaniesz. Tak, słucham. Do tego nakaz jazdy w lewo. Tak. A jakby tam był nakaz jazdy w prawo, to liczę, czy nie liczę? Nie, bo to jest jednoznaczne. Bo to jest jednoznaczne. Nie mogę, tam, gdzie nie mogę wyboru, to nie liczę. Bo tutaj z kolei liczę dlaczego? Dlatego, że mogę jechać prosto. Tak? Tutaj liczę, bo mogę jechać prosto. Także tutaj przez... Zamieszałeś stary, bo a prawy, ale jakbyśmy mieli prawo, tak, do wykonania, to wtedy byśmy liczyli prawo tutaj. A że szukamy lewo, to szukamy lewo, co? Czyli tak, jadę, w lewo nie mogę. Przepraszam, tak? To lewo nie będzie lewo w stosunku do kiełbasy, od tego też tak liczymy. Nie. Lewo, dla ciebie lewo będzie zawsze, kiedy samochód musi skręcić w lewo. Okay. No? Tu byłoby prosto. I teraz tak, w lewo nie możesz, no to kiełbasa się przyciąga, tak? No bo to nie jest to skrzyżowanie, więc skoro nie jest to skrzyżowanie, gdzie można skręcić w lewo, to po prostu jedziesz po drodze z pierwszym tym przejazdu. Tu z kolei w lewo nie możesz. Bo tak. A tak, to jest pierwsze. To jest pierwsze. Tak, to jest pierwsze lewo, które pomijamy, tak? I tutaj jest drugie lewo, tak? Czyli pierwsze lewo jest tutaj. Przejeżdżamy, zostawiamy na drugim, dopiero pierwsze. Kolejne drugie jest tutaj. Co? Dobra. Czy jest też niejasne, bo... Musisz jasne. Mogę powtórzyć. Nie, przepraszam. To jest jedno. Punkty nawiązania, właśnie. To, o czym mówiłem. Jeżeli się już zgubicie, to zanim zadzwonicie do mnie, oddajcie taki numer, znaczy taką liczbę i punkt. Taki punkt numer 31 odnajdujecie na mapie. I później pamiętając, że północ jest do góry, tak, bo nie ma innej strzałki, północ jest do góry, taką kratkę sobie obracacie lekko i wam pasuje idealnie, że tu musicie pojechać. I od tej pory jedziecie i kolejne punkciki sobie tam po kolei polecenia robicie. Tak, może jeszcze, żeby było jasno, co chodzi z tym punktem. Jedziecie, w pewnym momencie macie, powiedzmy, pełne w prawo i w życiu dalej się nic nie zgadza. A macie tam jeszcze kolejne kratki przed sobą. I powtarzacie to, dalej się nic nie zgadza. Więc odpuszczacie fragment od tego momentu, gdzie się nie zgadza, do pierwszego punktu nawiązania. Tam możecie kolejne, stracić tak. jakieś pekapy, ale nie tracicie czasu i macie płynność dalszego przejazdu. Tak. Szukacie pierwszej kratki z punktem i wskakujecie na mapę, jedziecie bezpośrednio tak, tam najkrótszą drogą i dalej kratki itinerera
potem. Powinny już jechać dalej, tak? Czyli tak jak bym powiedział, właśnie te punkty są tylko, zresztą ta mapa się nazywa podstawowa teoretycznie, ale my ją nazywamy ratunkowa. No jakbyście się zgubili, to po prostu ratujecie się i jedziecie dalej, żebyście gdzieś tam się całkowicie nie zgubili. Tutaj zobaczcie. Na mapie można by się oszukać, że gdzieś tam musicie jechać, ale ta północ jest, tak? Północ jest do góry, musicie taką kratkę sobie obrócić o 90 stopni, wtedy no trochę więcej 90 i wam pasuje, wtedy przekładacie, pasuje, jedziecie sobie dalej, tak? I później już kolejne kratki, na przykład tłustą, pierwszą w prawo i tak dalej, i tak dalej. To jest plac Wilsona, ktoś rozpoznaje? Nie? Ja. Jak pojeździliście już parę lat, to będziecie wiedzieli po kształcie ulicy, co to jest, tak? Tutaj już jest Wisłostrada, jakby coś... Nie, Wisłostrada ma do nich prawo. Chyba, że to jest Poznań. No chyba, że to jest Poznań. Chyba, że to Poznań, tak. Nie, ale to jest ewidentnie plac Wilsona. Dobra, po drodze będziecie mieli zadania turystyczne. Oznaczone gwiazdką. W przypadku jutrzejszym będzie to gwiazdka barwy czerwonej. Przejeżdżając do takiego miejsca, tam musicie zajrzeć do karty z zadaniami. Będziecie mieli taką kartkę z zadaniami. Tam będziecie mieli napisane. Co możecie mieć napisane? Jutro tematyka piłkarska, tak? Nie, czyli ile bramek jest na boisku. I wy się zatrzymujecie o dwie. No to wtedy pisujecie albo sześć, bo to jest jakiś, nie wiem, inny boisko, tak? Czyli wpisujecie liczbę bramek na przykład do karty drogowej i skreślacie, zadanie zrobiliście i jedziecie dalej. Tak? Albo ilu piłkarzy jest na boisku. Też może być. Albo nie wiem, w jakich koszulkach gra gospodarz. I ty musisz podać to polecenie. Oczywiście tak podaję takie pytanie, żeby nie było, że jak jadę jutro. Więc mogą być trochę idiotyczne. Rozumiemy? Na przykład, tylko zwróćcie uwagę, zadanie pierwsze jest po stronie prawej drogi, tak? Czyli to jest wasza droga, czyli musicie go szukać po prawej stronie. Zadanie ósme to będzie zadanie po lewej stronie drogi. Natomiast zadanie pierwsze będzie po skręceniu na, gdzieś tam na rozwidleniu drogi. No. Tak? Tak, jasne? Jasne. Dobra. Zadania turystyczne, tak jak mówiłem, na przykład będzie tam pytanie, tak? Czyli to Z1, no rokiem założenia Automobil Klubu Polski jest. Wszyscy wiemy, że jest to 1909, czyli odpowiedź B. I takie B wpisujecie w kartę drogową. Tak, i jedziecie dalej. Jutro też będą pytania ABCD albo ABC. Takie będą. Nie będzie pytania klub. Polski Automobil Klub, nie będzie. Będą inne kluby. Dobra, i teraz ten czas dla was, czy jakieś pytania? Nie ma. Nie ma? Nie ma. I co w tej takiej małej karteczce, jak są te kratki duże w itinerarze, czasami są napisane jakieś tam cyferki, tak jak było na rajdzie pań. Co one oznaczały? Bo ja tak szczerze mówiąc... A, tam niżej? Tak. No, okej, okay. O właśnie, to może się przydać. Wrócę do itinerera, bo jutro faktycznie... Dobrze, że tutaj pan powiedział. A to jest wykrzyknik? Wykrzyknik? Jeżeli są trzy wykrzykniki w jednej kratce, to jest miejsce niebezpieczne. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. To jest przejazd, tak. Miejsca, gdzie może wam się stać krzywda, żeby zwrócić waszą uwagę, że coś jest nie tak. Bo wiadomo, jak się szuka zadań, to się zaczyna nie patrzeć na drogę. A w miejscach niebezpiecznych zwracamy waszą uwagę, że uważajcie. Tutaj konkretnie szczególna ostrożność, tak? A kolega o co zapytał? Może się zdarzyć tak, że jedziecie, jedziecie, jedziecie i na przykład tutaj będzie takie 0-0. No właśnie. 0-0, nie? Mierzamy sobie do następnego. I co robicie? W samochodzie macie licznik taki, kilometry mam liczyć, nie? Robicie klik 0, klikacie 0 i macie na przykład tutaj 1-2. Tak? Czyli od tej kratki... A to jeszcze trzeba mieć jeszcze dzienny przebieg. No. Takie luksuzy. Albo liczyć. Albo liczyć. Takie luksuzy w maluchu, że na przykład to nie ma prawo. Co najmniej. Także... Tak. Wszyscy haldy. No to ale no i... I o co chodzi, właśnie? Do czyli jak jest 0-0 i to jest 1-2, czyli od tej kratki wyzerujecie i za 1200 metrów macie wolny płyt. Tak jest. Jedziecie na przykład, może być tak, że na przykład tu macie 0-0, tutaj nic, a tu na przykład 2-4. Może być tak, że są kolejne kratki. Tak, a może być na przykład 0-0,
1, 2, 1, 6, 2, 0 i 3. Wszystko od zera. Czyli wtedy liczymy od tego zera. Ale ja załóżmy, mam 0, 0 i mam za chwilę 1, 6, tak? Czyli... To między tymi kratkami 1600 metrów. Dobra, bo następne mam na przykład 1,8, czy tam 2,6, tak? Tu 2,6, tak? Tak. Czyli nie kasuje na tym 1,6. Tak, kasuje ślicznik zawsze wtedy, kiedy się pojawia 0. Okej. I takich 0 może być na przykład tu 0, 1, 2. Nic, nic, nic. 0, czyli znów tutaj kasujesz, nie? Ogólnie musicie wiedzieć, że między kratkami, jeżeli nic nie jest napisane, odległość nie może być większa niż kilometr. Pamiętajcie o tym. Jeżeli wykonaliście ten skręt i w prawo przez najbliższe 6 km nie ma, to źle jedziecie. To oznacza, że jedziecie nie tą drogą, co trzeba. Czyli jeżeli od kratki do kratki jest więcej niż kilometr, to my was o tym informujemy. To nie tak, że tylko nasz panel w tablicach? Nie, bo za dużo tablic. Znaczy standard jest kilometr między klatkami. No, jak będzie to kilometr 100 powiedzmy, no to już... Co jeszcze tak, ale już półtora kilometra to już nie gra. W granicach błędu się, tak? To już jak jedziecie dalej i to znaczy, że coś czyli zostało pasować. Od tego miejsca do tego, jak będziecie już 2 kilometry, to znaczy, że już nie w tą stronę. Coś jest. Tak. No dobra, czyli to z tymi... Tak, może być tak, że kratki będą też ponumerowane. Na przykład można ponumerować 1, 2, 3, 4, 5, 6, na przykład jest polecenie w szóstej kratce, zrób to i to. I wtedy gdzieś tam macie listę zadań. Tak, to jest to. W tych liście zadań. Nie mówisz, w liście zadań w tej dodatkowej karcie możecie mieć w kratce numer 6, nie wiem, zrób 3 fikołki, nie? Jak wykonujesz, to robisz 3 fikołki, a sędzia patrzy. Mogą być różne. A jak będzie padał, to jest, ja tych fikołków nie robię. No to dostaniesz karę. To będziesz na polecenie. To dostaniesz karę. Oczywiście żartuję, jakieś takie polecenia będą, które jutro... Będzie słońce, tak, że nie wymaga. A zadanie będzie... Raz, że będzie słońce, a dwa, że tak naprawdę jutro z samochodu poza Legią wysiadacie 3 razy? Może 2? Oczywiście możecie też już wysiadać, jeśli chcecie, nie? Ale... Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Ale to słoneczko zapowiada. Tak, jutro będzie ładna pogoda, ale zamawiałem. A, zamówiłeś już? Tak. Dobrze. Dobra, jakieś pytania jeszcze? Tak myślę, co jutro może wystąpić. Chyba jest. Będzie jedna sytuacja taka, to powiedz może jadę tam. Jak nie? Na tym kotle. To też na sprawie, bo już ich nie ma. Będziecie jechać jutro po faktor. Na zakupy mam odpaść. No prawie. Będziecie jechać od Włoch, znak też drogę czy nie? Od Włoch i macie jechać nową drogą 4 czerwca 1989 roku. Tam jest ulica. Tam jest bardzo rozbudowane skrzyżowanie. Czyli musicie trochę pojechać do przodu, zawrócić i skręcić w prawo tak naprawdę. Czyli jak coś będziecie w okolicach faktory, to musicie na wiaduk wyjechać. Na górę. Jakby co? Nie? Taka podpowiedź. W środku tego skrzyżowania jest zakaz jeszcze skrętu. Tak, dlatego... Mocno zagmatwane, a nie jest... Poczekaj, jadę od Włoch tutaj przy torach, tak? Tak, pod wiaduktem przejedziecie, kolejowy. Pod wiaduktem kolejowym i tam jest zakaz skrętu w lewo. To żebyście nie pojechali, musicie jechać do przodu, zawrócić i w prawo. I na górę jechać, bo będzie takie miejsce... Tam jest duży ruch, nie chcemy tam was na niczym złapać. Tak, żebyście się nie zgubili tam i krzywdy zrobić. Nie stanęli na środku i... Nie wiem, jak w sobotę, ale tam często policja by stanął, czyli była chyba... Tak, bo tam zakaz skrętu w lewo nie dotyczy ZTM-u, więc jakbyście autobusem jednak dali radę jechać... Tylko weźcie tam 101 linię, co piszcie, nie? Pojmuj policję, że autobus to będzie w ogóle nie działa. Tak to wygląda. Dobra, jakieś pytania jeszcze? Co do liczników dziennych, polecam aplikację, to jest GPS Tip. Nie ma jej na iPhone. Nie jest, iPhone to nie telefon. No właśnie. Sorry. Jest to darmowa aplikacja z hardą. Ona może pomóc, tak. Oczywiście. Ogólnie nawigacja samochodowa nie pomaga. Tak naprawdę nawigacja samochodowa zawsze was prowadzi jakąś najkrótszą drogą i nie widzi na przykład tych wewnętrznych dróżek, gdzie czasami właśnie na tych wewnętrznych dróżkach się to wszystko rozgrywa.
Nawigacja fajnie jest mieć, ale nie musicie. Proszę, powiem wam, że jak ja jeżdżę... Ja nic nie pomaga, bo już się doszło do roku. No, tylko baterię rozłożycie. Ja jedynie jak nawigację używam, to podpowiem wam, że wpisuję sobie adres PKC na przykład, nie? I wtedy już wiem, jak daleko jestem cały czas od PKC. Tylko do tego wykorzystuję nawigację, a wcale na nim nie patrzę w czasie jazdy. Nie brałem jak samochodowy. Dobra. To z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dla tych wszystkich, którzy nie wszystko złapali, to wszystko, co Bartek mówił, się nagrywa, powinno być za godzinę na stronie. Jeszcze raz. Dobra, to dziękuję.